Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach Hades. Nie wiem w sumie, jaki jest tam podtytuł tej gry, aczkolwiek złapałem ją ostatnio całkiem przypadkiem na jakimś ogłoszeniu, na jakiejś reklamie. Wszedłem, bo zaciekawiła mnie trochę i kreska, i trochę gameplay, i pomyślałem, że sobie nagram. Gierka ogólnie rzecz biorąc jest w klimatach, powiedzmy, tak najprościej mówiąc, połączenie Isaaca, Enter the Dungeon i czegoś jeszcze, w sensie mamy losowe podziemia, mamy relikty, które znajdujemy, musimy dojść jak najdalej, no taki dosyć standardowy schemat. Gierka jest aktualnie w Early Access na Epic Games, czyli to nie jest platforma Steamowa, tylko ta chyba od Fortnite, o ile się nie mylę, nie jestem pewien, nie chcę tutaj nikogo obrażać, bym też nie obrażać, ale tak to właśnie jest. Hades, gierka wygląda ciekawie. Będzie serią, przynajmniej na razie przez jakiś czas. Nie chcę powiedzieć wam, że będzie 10 odcinków, czy będzie 50 odcinków, czy 100 odcinków, czy 3 odcinki. Jak mi się spodoba, to będzie więcej, jak mi się nie spodoba, to już po tym skończymy. No, różnie to bywa, różne są wyroki, póki co. O ile dobrze pamiętam, to będzie się pojawiała w środę. Od stycznia mamy bardzo takie fajne plany, jeżeli chodzi o serię, bo we wtorki są Isaaci, w poniedziałki jest dalej Wiedźmin, w piątki są Daisy, Pamiętniki Ostrołego oczywiście, w czwartki mamy Book of Demons oraz Weekendy pod znakiem Archive'ów. No, jest dużo planów, mam nadzieję, że wszystko pyknie, w ogóle troszkę tam pozmieniałem w opcjach dźwiękowych, mam nadzieję, że jakoś to będzie słychać wszystko, teraz może być trochę cicho, bo w gierce dużo się nie dzieje, ale leci muzyka, to jest dosyć głośno i chyba bez zbędnego przedłużania. Zaczynamy. Puste miejsce, postęp jest automatycznie zapisywany. Spoko, dzięki za info. Wow. Few tales are told of Hades, whose very name inspires fear and penitence, reminding us of the inevitable fate which we all share. I, however, mean to tell you such a tale. Listen carefully. Może jest to było trochę zgłośne. Zaraz przyciszamy sobie troszkę jeszcze. Goodbye, father. Okej, Tartar. Okej, tam się chodzi. Możemy spać? Nie możemy spać. Słuchajcie. To hell with this place. Ogólnie. Ja jestem miłośnikiem. Przynajmniej kiedyś byłem. Mitologii greckiej. Więc dla mnie temat Boga oczywiście umarłych, Hadesa, jest świetny. Tartar to jest powiedzmy ta kraina, która też jest skojarzona w mitologii greckiej z martwymi ludźmi. Okej, te duszy możemy się rozcinać. Kurczę, naprawdę się zastanawiam, czy nie jest głośno, ale chyba jest spoko. Jest głośno? Okej. A, bo tu samo się podgłośniło znowu. Notabene to na pewno tak głośniej było. To chyba zalety Early Access jeszcze są, niestety. Czy wszystko inne jest w odpowiedni... Chyba jest... Okej, dobra, słuchajcie. Teraz już na pewno będzie odpowiednio głośno. Słuchajcie, gierka, jak widzicie, jest tak bardzo dynamiczna. Mam nadzieję, że będzie się dobrze rywało mi to. Mam nadzieję, że to się w ogóle dobrze nagra, bo zazwyczaj te pierwsze wrażenia są naprawdę fajne do przeżycia. Wow. Okej. Whoops. Nie wiem, czy powinniśmy to rozwalać? Ale da się coś rozwalić, to zazwyczaj postaram się to rozwalić. Tu jest jakiś strzał. O, już to nie mamy. To był chyba nasz specjalny atak, który właśnie zmarnowaliśmy. A nie, czekajcie, tutaj to mamy. Okej. Gierka na razie, widzicie, jest w większości w języku angielskim, oprócz menu, więc myślę, że będę wam jakoś tam pomagał, żebyście czegoś nie ogarniali. I zobaczymy, czym się to je. Na razie mam dużo tych słupów, które nie wiem, czy powinniśmy w ogóle rozwalać. O, dobra. Jakiś strażnik. Okej, on wchłonął nasz pocisk, co ciekawe. Każdy kraynator zadaje nam więcej obrażeń. Tu mamy takiego dasha pod spacją. Okej, odzyskaliśmy swój klejnot, nasz klejnot. O, jest dwóch wyszło. Grubasy wyszły. Chyba nas zauważyły. Ślecz, możemy ich dwóch naraz przebić. Oj, nie wiem, czy możemy, ale w ogóle strasznie kiepsko trafiłem. O, dobra, dostaliśmy pierwszy krew, niestety. Wow, przy przywaleniu o ścianę typek normalnie... Oj, coś jeszcze wyskakuje. Wow, jakieś impy, nie wiem, jakieś kapłani. Dostajemy kasę za nich, troszkę. Nie, wydaje mi się, że te supy warto rozwalać. Może to jest taki jakiś troszkę zły, że tak powiem, trop, ale ja będę je rozwalał raczej. Okej. Jeszcze więcej. Piekielne, kurcze istoty. Oj. Patrzcie, że im bardziej kompulsujemy, tym mocniejsze obrażenia zdajemy, tak naprawdę. Ok,
Okej, to był dosyć łatwy unik. Dawaj, kurwa, typie. Zniszczone. Wszystko zniszczone. I coś tutaj mamy. Okej. Zagreus to jest imię naszego bohatera. Bodajże syna Hadesa, jeżeli dobrze patrzę. Nie wiem, czy taka postać była w mitologii. Możliwe, możliwe. Nie jestem aż tak w tym nie siedzę. Oczywiście w ogóle mitologię zagłębiałem, jak byłem w podstawówce. Wtedy się tak naprawdę tym tematem mocno jarałem. No ale ciężko mi powiedzieć, czy ktoś taki był. To musi być ona. Okej, spróbujmy. W imię Hadesa, Olimpie, akceptuję tę wiadomość. Atena, oczywiście bogini mądrości. Witaj, szlachetny kuzynie. Zabierzmy cię z tego okropnego miejsca. Wszyscy na Olimpie robimy naszą część. Zaczynając ode mnie tutaj. Okej. Możemy zdobyć błogosławieństwo Ateny, na to wychodzi. Atena była boginią mądrości i daje nam aż 3 różne możliwości. Co nie jest zbyt mądre, bo jak wiecie, wybór zabija w człowieku, kurczę, jakukolwiek tutaj, jakiekolwiek poczucie własności. Falnard Shot, Divine Strike oraz Titan Toppler. Mamy trochę wolniejszy dash, ale zadajemy obrażenia i możemy odbijać. Okej. Falnard Shot, czyli to jest ten strzał z prawej, zadaje więcej obrażeń i może odbijać. Deflect, to jest odbijanie? Tak, to jest odbijanie. A to jest zwykły atak? Mam plus 40% obrażeń po prostu. Ja osobiście myślę, że pójdziemy po takim zwykłym buff ataku. Dziękuję, bogini. Twoja moc zmieszała się z moją. To powinno być dobre. Okej, okay. Otwieramy. Czyli rozumiem, że musimy się dostać na Olimp. Zbuntowaliśmy się od tatuśka. Tatuśka, który tutaj, jak wiecie, sporo na sumieniu ma, jako buff świata podziemnego. I spylamy stąd wiedźmy. Rzeczywiście bijemy mocniej. Cierpcie! Podoba mi się muzyczna oprawa na tej gierki. To już na start mogę wam powiedzieć. Oj, co to było? Dobra, te czaszki też szarżują. Śledź, co by się stało, gdybyśmy zostawili ten klejnot z tyłu. Myślę, że nic dobrego, więc lepiej na bieżąco je zbierajmy. Czy my możemy jakoś inaczej tym atakować? No troszkę inaczej to wyglądało. Okej, okay, nieważne. Odbiliśmy pocisk. Czyli odbijamy zwykłymi atakami, to jest super. O, ale muzyka jest taka ponura, paskudna. Okej, dostawiliśmy 10 dziwnych klejnotów. Nie jestem pewien w ogóle, czego tutaj możemy szukać. Czy są jakieś sekretne pomieszczenia? Czy może coś można rozbijać? Może jakieś klucze, sklepy? No, mamy kasę, więc jakieś sklepy powinny być. Okej, w ogóle jestem ciekaw, czy to jest takie coś, że zawsze spotkałem na początku Atenę. Wybuchające beczki. Namskuls. Czy takie, powiedzmy, jakby przetłumaczyć to tak dosłownie, zdrętwiałe czaszki. Odrętwiałe. Wow. Okej, nasz bohater nie jest jakoś specjalnie wygadany. Raczej takie ogranicza swoje, wow, dialogi do pojedynczych słów. Dobra, ale już sprzątnęliśmy całkowicie. Jak patrzyłem na gameplay, to zastanawiałem się, jak to będzie działało. Te czaszki są strasznie wredne. Okej, to było mocne. Nie wiem też, jak będą wyglądały odcinki. Podejrzewam, że będą po pół godziny, aczkolwiek no... Zobaczymy. Ale myślę, że pół... Zależy, czy to będzie taka koncepcja advisorku, czy będzie można na przykład jakoś zestapowywać się w niektórych momentach. Wiecie, jak to jest. 75 kasy dostaliśmy, wow. W ogóle pomyślenia są takie pojedyncze. To jest też coś, na co warto zwrócić uwagę. Mamy klucz jakiś. Aha, okej, nie wiem, czy my rozbiliśmy ten klucz. Oj. Strasznie to jest mobilny poziom walki. Co wam mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o samą walkę? Walka jest dosyć prosta, jest bardzo intuicyjna.
uniki i całe sterowanie jest takie, no, proste i przyjemne. Ciśniemy czachy. Ojoj, ale on zaraz bałamucą tutaj te cyklopy. Nie, to jest cyklopy w żadnym wypadku, żeby nie było. Są jakieś takie demony po prostu. Dobrze. It's a skeleton key. Skeleton key. Wonder where I can use this. No, pewnie w jakimś fajnym miejscu możemy to użyć. Na razie nie widzę, żeby byłeś... Okej, mamy chyba pierwszy raz sytuację, gdzie mamy wybór. Mamy jakieś rozgałęzienie, możemy pójść albo w lewo, albo w prawo. W prawie mamy jakieś dziwne serce. Nie do końca wiem, co to jest za symbol na nim. Wygląda na taki trochę trójząb, ale wątpię, że to był trójząb. Po lewej mamy coś, co mi się osobiście kojarzy z jakimś takim egipskim bóstwem. Więc pójdę może w lewo. Raczej zazwyczaj idę w prawo, prawda? Pójdę w lewo. Ogólnie co mogę wam jeszcze powiedzieć? Sterowanie jest troszkę takie, pomimo że jest intuicyjne, poruszanie się postaci jest jeszcze takie trochę toporne. Wydaje mi się, że mogliby to troszkę płynniej zrobić. Aczkolwiek nie narzekam. Jest naprawdę... Nie widzę na razie problemów. Może jak będą jacyś bardziej wymagający przeciwnicy, to może ci problem się pojawiał. Póki co wygląda to całkiem obiecująco. Wszędzie teraz trolle się pojawiają. Na razie troszkę mnie przeraża, że jest tylko dwóch przeciwników, w sensie dwa rodzaje. Trzy właściwie, mieliśmy wiedźmy, czaszki oraz trolle. Więc nie jest to do końca satysfakcjonujące, bo bijemy się cały czas z tym samym, aczkolwiek myślę, że to jest kwestia... Wow. Tu się będziemy mogli uleczyć chyba. Mam nadzieję. Okej. Widzę, że generalnie wykorzystujemy raczej środowisko pod nas. Przeciwnicy średnio mogą z niego korzystać. Wow. Ale by nam przyszmocił. Moneta od martwych. Mamy 209 pieniędzy. No i mamy teraz znowu ten symbol. Oraz druga... Aha. Kurczę, czy nie da się tutaj jakoś wykorzystać trochę lepiej tych naszych skarbów? Tutaj mamy jakąś bramę, której nie możemy otworzyć. Tutaj mamy ten klucz. Słuchajcie, gdzie te... Bo jeszcze patrzyłem, że gdzie da się coś robić, gift, ale na razie nie wiem za bardzo, jak to działa. Q to jest umiejętność specjalna, to jest warte uwagi. Możemy ją spamić chyba cały czas? Pocisk, dobra, okej, okay. Jakoś to rozumiem mniej więcej. Tylko pytanie jest, co dają poszczególne nagrody? I czy... Dobra, pójdź może teraz w stronę tego symbolu tłumaczego. I gdzie my je dostajemy tak naprawdę? Oj. Nowe przeciwnicy! Narzekałem! O kurde! Jesteś bombowcy, there is no escape. No z Hadesu nie udało nam się uciec. Pierwsze podejście powiedzmy skończyło się po zaledwie 13 minutach, 13-11. Moja tam powiedzmy szczęśliwa liczba. Okej, wypłynęliśmy gdzieś, czy jesteśmy na dywaniku ojca? Czy ojciec nas teraz... Tak, tych house'ów, Hades, być może musieliśmy przerwać pierwsze podejście. Chyba tak. Hypnos. Witaj w domu Hadesa, gdzie... Chwila, znam cię. To znaczy chyba, że zginąłeś, co? Cóż, nie bądź smutny, każdemu zdarza się czasami zginąć. Niektórym więcej niż pozostałym. Okej. Okay. Uuu, jest i ojcu, jest też troszkę dziwnie przedstawiony Cerber. Ja ci strywa. Dobra, podajmy ze starym. Głupcie, powiedziałem ci, że nic stąd nie wychodzi, żywy czy martwy. Jak ci się podobało podczas moich umiejętności, coś w tym stylu? Nie spełniam ostatnio zdania. Witam, ojcze. Było wybornie, dziękuję, że pytasz. Więc będę już szedł. Idź już sobie. Co mnie to obchodzi? Nigdy nie dotrzesz na powierzchnię. Sam zobacz. Okej, okay. Czy ojca i Cerbera będziemy cię ślepać? Podajmy z Cerberem. Infernal Watchdog Cerberus regards the underworld prince with mixed emotions, from purest joy to deepest melancholy. Przywitał nas Cerber z taką mieszanką emocji, od najszerszej, że tak powiem, joy.
radości do najgłębszej melancholii. Pilnuj tutaj wszystkiego, jak mi nie będzie, okej? Okay? Wiem, że dasz radę. Wziąłbym cię ze sobą, ty mógł. Nie wiem, czy stąd to pierwsze mi się przetłumaczenie wzięło. Do not despair and hold to your resolve, child. Tell me something. Has the goddess Athena thus been true to her word and her willingness to lend you her support? Nie popadaj w rozpacz i trzymaj się swoich postanowień, dziecko. Powiedz mi coś, czy bogini Athena trzymała się, była prawdomówna i dotrzymała słowa ze swoją pomocą? Tak, Nyx. Cieszę się, że nas kontaktowałaś i powiedziałaś, w jakiej sytuacji się znajduje. Cieszę się, że to słyszę. Seldom do Olympians consort with those born of the underworld. Yet your circumstances seem to do cause for an exception. She shall make a powerful ally. Jednym słowem po prostu... rzadko, kiedy olimpijczycy jakby współpracują z tymi urodzonymi pod ziemią, ale w naszym przypadku wydaje się, że zrobili wyjątek. Powinna być naszym potężnym sojusznikiem. Okej, okay, no póki co wydawało się mi to całkiem spoko. Coś tutaj jest? Możemy ten wyjść? Nie wiem, to jakiś duszek takie coś nam pokazał? Jakąś dziwną minę. Oczywiście to są dusze potępionych, którzy trafili do Hadesu. Rozumiem, że tutaj wszyscy czekają raczej na audiencję u ojca. Wróciłeś, tak. Achilles! Wow, serio! Achilles, trafiłeś tutaj? Po troi? Po tym wszystkim? Dobrze ci widzieć, towarzyszu. Pomijając warunki, pamiętaj, trening, który przeprowadziłeś. Ból śmierci jest tylko kolejną przeszkodą. A strach jest dla słabych. Uważa się, Achillesie. Okej. Mam te jakieś drzwi. Są zamknięte. Wynoś się stamtąd. Ohoho. Jak kwatera ojca. A ty co? Dom Hadesu. Taka siedziba podziemnego króla, ciemna i mroczna. Nie zdałem tylko dla niego. Ale dla całej jego świty, powiedzmy. Wiesz, że ci mogę usłyszeć, staruszku? Okej, okay, myślałem, że ci mogli coś tutaj ulepszać, tak szczerze powiedziawszy. Ta kasa, czy coś nam się tutaj przyda, ale chyba musimy po prostu stąd wyjść. I może zrobić jeszcze jedno podejście. Okej, to jest nasz... Użyj lustra, żeby urosnąć w siłę. Nocą i ciemności poprawcie mnie. Okej. Możemy podbijać różne umiejętności. Na razie możemy wybrać jedną z dwóch tak naprawdę. Jest to albo Shadow Presence, który daje plus 10% obrażeń, kiedy uderzamy od tyłu. I Tonic Vitality, które daje nam jedno serduszko, kiedy wchodzimy do komnaty. Osobiście wydaje mi się, że te Vitality może być trochę lepsze. Osobiście w ogóle bym podtrzymał to, ale powiedzmy, że pierwszy rozwój to rozwijmy się. Wszystko ustawione. Czy możemy z czegoś korzystać tutaj, dodatkowego? Tutaj coś się świeci. Sypialnia księcia Zagrusa. Było w takim chaosie, pomimo to, że pan i władca tego domu prosił go, żeby on wszystko pozbierał. Panie, jest źle. No nie jest źle, stary. Ja myślę, że jest całkiem nieźle. Właściwie sypialnia wygląda całkiem spokojnie, się tutaj mieści i tak dalej. Szkoda, że tak troszkę... Wiecie, ja rozumiem, że gierka jest w RLS-ie w ogóle, ale na przykład takie coś, no trochę boli oczy, bo to widać, że... No może nie do końca, może to jest taki styl. Rest, okej, możemy... Jeżeli się położę, to już nie wstanę, okej, czy możemy stąd wyjść po prostu? To jest wyjście? Okej. Kurczę. Możemy coś odblokować? Czy to jest łuk? Let's deal some death. Can I escape through that pink window there? Okej. Gdzieś typko możemy po prostu lać sobie, tak? Gdzie to jest to? Fla. To jest jakiś mocniejszy strzał, pewnie nie? Okej, to jest po prostu to. Nice place you got here, boyo.
But enough with the small talk already. I'm here to do a job. Ale śmieszne. Give me everything you got. Daj z siebie wszystko. Jestem tutaj, żeby coś zrobić. Poczuć, na co ci stać. Kto jest twoim przełożonym? O, nie sprzedaj swoich źródeł, stary. Po prostu dalej, próbuj mnie zbić. Chwila, o co chodzi release? Aha, czyli... Nie. Okej. Okej, to jest jakiś mocniejszy strzał. Okej, rozsypaliśmy typa. Mam też jeszcze inne bronie. Mam też... Aha, możemy pójść na przykład z łukiem, albo możemy pójść z mieczem. To mi się bardzo podoba. Okej, czy możemy stąd już wyjść? Teraz jesteśmy takim troszkę bardziej... No to może ciekawe. Chciałbym sprawdzić z łukiem zaryć przynajmniej raz. Dam sobie radę. First get past the wretched shades of Tartarus. Najpierw Tartarus. Easier said than done, and doubtless I'll be running into Meg. The river of flame ought to be just beyond. Okay. Find a way up to Elysium from there, and after that. Czy mamy trzy póki co krainy? Let's give it another shot. Okay. A najdalej doszliśmy do ósmej komnaty. Okay. Spróbujmy jeszcze raz w tym podejść, tym razem z łukiem. Tylko czy ja mogę jakoś tędy pójść? Chyba nie. Coś, nie jestem pewien, czy się stąd wychodzi po prostu. Tu będą jeszcze dwie bronie. Tutaj jeszcze dwie, które w ogóle jest nie są pokazane. Być może nie ma jej w Prialfie? Nie ma ich w Prialfie? Czas znowu dać się zabić. Okej, za czym czytamy się zabić znowu? Dobra, teraz mamy łuk. Czyżby Zeus? Czy to na pewno? W imieniu Hadesa, Olimpie, akceptuję tę wiadomość. O, witam, młodzieńcze. Twój stary zawsze był ciężki. Nie jestem pewien drugiej części tego zdania, ale tak, dalej jest... lepiej mieć lepszy dom. Tu gdzie... w miejscu, w którym, do którego należysz, w Olimpie. Na Olimpie. A żeby pomóc w twojej podróży, masz moje błogosławieństwo. Okej. Okej, twój atak, Lightning Strike, emituje takie, powiedzmy, błyskawice z efektem łańcuchowym. Za każdym razem cię zranisz przeciwnika. Twój specjal emituje łańcuch błyskawic, kiedy zadajesz obrażenia wrogowi. I Thunder Dash? Okej. A wiesz co? Wydaje mi się, że ten Thunder Dash może być dobry. Lord Uncle Zeus lending his support. That's never thought I'd see the day. Or night. Whenever. To będzie zupełnie nagranie z tym mieczem, powiem wam szczerze. Ale to może ciekawe. Nie wiem, czy musimy to niszczyć. Znowuż. To się, nie wydaje mi się, że to było ważne niszczenie tego. Composed of such innumerable, ever-shifting, interlocking chambers. Okej, to była trochę wiadomość. Dobra, zobaczymy RDR, teraz dojdziemy. Teraz trochę inaczej działamy mimo wszystko. Z drugiej strony oni nie zwracają na nas aż takiej uwagi. Wow, duży zasięg. Nasze strzały przenikają w ogóle przez cel, to jest mocne. Zajebiście. Mamy klucz. W domu będziemy mogli coś z nim odblokować, to już powiedzmy wiemy, jak to działa. To jest jakaś kurczę chimera, mantykora. I przejdźmy sobie dalej. Za jeden się uleczyliśmy rzeczywiście. Jesteśmy potężni, kurczę. Ten nasz ult jakoś super mocno mi bija, rozumiem, że to jest taki bardziej oczyszczenia. Ej, naprawdę, jeżeli chodzi o stylówkę gry, jeżeli chodzi o przyjemność z grania, póki co zapowiada się całkiem nieźle.
Nie wiem, dużo odcinków to będzie, ale po prostu na pewno mogę wam powiedzieć o nich kolejne. Okej, okay, power up. Thunder Dash na drugi poziom wbity. To dobrze, to jest dla nas dosyć ważna umiejętność, tak bym to nazwał przynajmniej. Mam drogę tylko w tą stronę? Tak, tylko w tą stronę. Szkoda, że nie macie takiej minimapki, żeby mimo wszystko pokazać, w którą stronę możemy iść. Wow. Czy powiedzmy, że wybór broni zmienia całkowicie klasę postaci? Jak w poprzednim byliśmy takim wojownikiem, to teraz jesteśmy takim bardziej, powiedzmy, łucznikiem. Nie wiem, do czego są pieniążki. Czy po którymś, po którejś komnacie będziemy mieli dostępny sklep? Bardzo możliwe. Aczkolwiek nie jestem jeszcze takie pewne. Jest to mniej dynamiczne pewne, niż jak się lata z nimi z mieczem. Aczkolwiek jest naprawdę fajnie z tym łukiem. W sensie jest bezpieczniej. Na razie nie widzę, żeby przeciwnicy sprawiali mi jakieś większe problemy. A nasz dash jest naprawdę potężny już teraz. Więc wujaszyl Zeus, że tak powiem, zadbał o to, żeby było nam dobrze. O, jest zajebiście. Oczyszczone pomieszczenie całkowicie. Dostałem 10 kryształów, które są potrzebne do ulepszeń. No i mam dalszą drogę. Chodźmy. Chodźmy więc. Ciekawe, jak to jest z tym sklepem. Co to jest to? Jakaś monetka. Okej, okay, troszkę pieniędzy wpadło. Co tutaj mamy? Heal za 20. Coś jeszcze? Tutaj coś świeci wyraźnie. Nie wiem, jak tam podejść za bardzo. Mamy w ogóle dwie ścieżki. Czyli powiedzmy, że to jest któryś tam chamber, przy którym możemy troszkę się jakby uleczyć. Okej, w ogóle osoby, które na ten kanał trafiły przez tą serię być może, bo może i takie osoby będą. Chciałbym was zaprosić do opisu, gdzie macie dużo różnych ciekawych linków, w tym link do grupy na Facebooku, link do fanpage'a. Myślę, że naprawdę warto by było tam zajrzeć, ponieważ no dzieje się tam generalnie większość moich aktywności jest tam zbierana. O, grubasy! O, grubasy to my nie lubimy. Nie namordziewają jeszcze w dodatku. Wow, szybcy są. Gnij! Strasznie szybcy są. Oj. Wow, mocno biją, aż mocno, no za 8, ale... Ciężko ich uniknąć, oni jeszcze pod koniec ataku mają takie coś. Przez co jest trochę ciężej. Dobra, teraz zabijamy i uciekamy stąd, bo gruby tu nadchodzi. Wow. Ciekawe, gdzie uderzył ten piorun, bo jak 400 dziwnie uderzył. Mam wrażenie. Mamy jakieś dziwne, tajemnicze serce. Oraz serce, które już widzieliśmy. Pójdźmy w to, bo wygląda to bardziej na takie, które ja troszkę może uleczyć. Okej. O, jakiś twardszy ten jest? O, chciałem go wysadzić, ale troszkę... Troszkę tak. Aha, ja wiem dlaczego. Mam opcję, że jest jakby auto namierzanie. Ona jest trochę durna, dlatego zaraz ją zmienimy. Bo ja myślę, że sobie doskonale poradzę bez niej. Okej, dopiero rozbiliśmy mu jakiś pancerz dziwny. Zajebiście. Kolejne. Jezu, znowu z pancerzem. My jesteśmy po prostu słabi. My potrzebujemy jakiegoś. Wow. Fajnie by było. Jakby było. Że w tej jednostki... O jest, wszystko są nas zagrywane. Fuck! Fajnie by było, gdyby mając ten odłamek krwisty w jakimś przeciwniku, zadawalibyśmy mu troszkę większe obrażenia, tak dosłownie o parę procent. To by było takie przyjemne udogodnienie. Ale okej. Okay. Myślę, fajnie, że nasz bohater komentuje każdą swoją śmierć. Słuchajcie, dziercza naprawdę... Zapowiada się nieźle. I see you've decided to come home. Jane. More pain and suffering for sure. After all. Zmieniłeś zdanie, czy chciałeś stąd uciec?
żeby poczuć więcej bólu i cierpienia. Więcej bólu i cierpienia oczywiście. W końcu sam nauczyłeś mnie doceniać te lepsze rzeczy. Wmawiaj to sobie, chłopcze, ale zapamiętaj moje słowa. Wcześniej czy później twoje życie, które wybrałeś, nauczy cię, dlaczego miałem rację. Jak się trzymasz, chłopcze? Małe? Jadasz ostatnio dobrze? Wszystkie trzy paszcze szczęśliwe i napełnione? Każda z paszcz, piekielna odziera Cerberusa, odpowiedziała jedna z drugą, jakby chciała upewnić wątpiącego księcia. Zajebiście. Coś nowego? Trzymaj się. Znałem wielu wspaniałych ludzi przez całe moje życie. I mogę powiedzieć, kiedy ktoś jest lepszy niż jego okoliczności. Walcz tak jak ja walczyłem. Sprawię im takie piekło jak ty, Achillesie. Zastanawiam się, czy to naprawdę jest sens, jak się większy tłumaczy. Może będę wam sprawdzał to do takiej, powiedzmy, esencji. Bo to nie jest sposób, że tak powiem, tłumaczyć każdego dialogu. Szczególnie, że tych dialogów jest sporo. In utter shambles since the multi-head. Okay. Cerberus destroyed the lounge again. Jakiś pomieszczenie zostało zniszczone przez naszego psa. You, child. You have outgrown this house. Of that I am now certain. I won't forget you, Nyx, I swear. Okay. Ci dalszy ten Nyx nam aż tak bardzo pomogła. W sumie zostawiające. Jestem ciekaw, czy jesteśmy już zasejwowani. Wpadliśmy do lusterka. No chyba trzeba na razie to sobie dać. To będzie fajnie współpracował ten Shadow Presence z naszym łukiem. Excellent. Excellent, okej. Not as comfy as it looks. Okej, się zastanawiam, czy możemy tego jakoś użyć. Ale teraz na przykład zakończę. Proszę save less than a minute ago. Okej, zakończ. Okej, słuchajcie. To pierwszy odcinek, jeżeli wam się podobało. Jeżeli chcecie, żeby seria została na trochę dłużej, zostawcie łapkę w górę, skomentujcie, powiedzcie, co wam się podoba, co wam się nie podoba. Jeżeli jesteście nowymi, że tak powiem, widzami na moim kanale, to zostawcie też subskrypcję, bo ostatnio myślę, że sporo dobrego będzie się teraz działo i ostatnio się zaczęło dziać na moim kanale, więc na pewno znajdziecie coś dla siebie. Póki co dziękuję wam bardzo za uwagę, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnych materiałach, także hej, pa, pa.